Cześć, z tej strony Bajan23 i witam was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore. I dziś, zgodnie z obietnicą, kontynuujemy niejako wątek królowej zimy i ogólnie zimy w uniwersum Kingdoma, bo tak zaproponowaliście w komentarzach. I dziś omówię tak zwanych sługów zimy, czyli te różne stwory e, i właśnie rasy, które zamieszkiwały mroźną północ, czyli jeden z etapów, jedną z części świata Przedstawionych w Kingdom Rush Vengeance, czyli w czwartej odsłonie naszej serii. I oczywiście najpierw omówię miejsca występowania tych stworzeń, a potem poszczególne stworzenia. Tak wygląda plan tego odcinka. I z racji, że część miejsc powtarzałaby się, yy, i była już omówiona w odcinkach poświęconym ludziom, a także poświęconym smokom, no to nie będę od nowa tych miejsc omawiał. Będę jedynie omawiał. Te, których tam nie omawiałem. No i tutaj jedno miejsce ma konkretną nazwę, pozostałe są tytułami misji, nie mają te miejsca po prostu swojej nazwy. No w Kingdom Rush Vengeance jest ten problem, że niektóre misje po prostu mają swój tytuł, a po prostu w, w pozostałych kingdomach no tytułem misji było e, właśnie nazwa ten, danego miejsca, gdzie odbywała się bitwa. No tutaj tak nie jest. No i pierwsza plansza to Breaking the Ice, czyli przełamanie lodów. No i tutaj, tak jak klasycznie zawsze robię, będę przytaczał to, jak żołnierze weznana, dowódcy weznana mówili o danym miejscu. Najwyraźniej opowieści o istnieniu tej królowej lodu były prawdziwe. Nasze armaty uwolniły ją z więzienia, a teraz na całym świecie rozprzestrzeni się wieczna zima. Nie mamy wyboru. Czy jesteś gotowy pokonać legendę? Tak jest opis. No, jest to takie wprowadzenie do tej mini kampanii Zimowy Koszmar, w której właśnie główną antagonistką jest królowa Zimy, która miała swój odcinek jakiś czas temu na kanale. I po prostu miejsce to to taka najdalej wysunięta na północ część świata. Wszystko tutaj, jak widzimy, jest skute lodem. Mamy też pokrywę śnieżną. No, takie po prostu zamarznięte pustkowie. I jeśli chodzi o ciekawostki związane z tym miejscem, no to tutaj mamy osiągnięcie First Avenger, czyli pierwszy mściciel, które nawiązuje oczywiście do kapitana Ameryki. Kolejna misja, kolejne miejsce to Into the Mountains, czyli w góry. I jak sama nazwa wskazuje, tak jak na poprzedniej planszy, mamy też pasmo górskie. No, i tak jak na poprzedniej planszy, wszystko jest skute lodem, mamy też masę śniegu, no i takie lodowe, właśnie pustkowie. Królowa wita nas swoimi najpotężniejszymi stworzeniami starożytnymi duszami z północy, które nie pragną niczego więcej, jak tylko rozprzestrzenić zimę i zadowolić swoją panią. Są to istoty zepsute przez wieki. Nasi żołnierze cierpią z powodu intensywnego zimna zamarzniętych gór bądź bardzo ostrożny generale I taki mamy opis jeśli chodzi o tą planszę także tutaj właśnie wojska weznana przemieściły się już w głąb tej nieprzyjaznej krainy i natrafiły na coraz to potężniejszych sługów właśnie królowej zimy i przechodzimy do omówienia głównego miejsca siedziby samej królowej zimy a miejscem tym jest The Frozen Throne czyli Tron Mrozu w końcu przybyliśmy. Zasoby prawie się wyczerpały, a wojownicy cierpią z głodu i wyczerpania. Królowa Zimy czeka, aż stoczymy z nią ostatnią bitwę. Teraz to my będziemy ponownie próbowali ją uwięzić. Od tego dnia podręczniki historii będą opowiadać o naszej legendzie. No i tutaj mamy właśnie ostateczne starcie z Królową Zimy. Mamy ten lodowy tron, tron mrozu, na którym Mroczna Władczyni zasiadała i skąd właśnie kierowała działaniami swoich wojsk. Sam on, sama nazwa miejsca, sam koncept, wygląd właśnie nawiązuje do Warcrafta. World of Warcraft i też Warcraft, Warcrafta po prostu, bo tam mieliśmy dodatek Frozen Throne, który z kolei nawiązywał właśnie do Tronu Mrozu, na którym zasiadał Król Lisz który właściwie tak samo jak królowa Zimy sterował swoimi oddziałami, ponieważ no, był ukryty e, daleko w górach w krainie Northend e, no i na dachu świata, tak w takiej lodowej krainie i stamtąd zarządzał oddziałami. No Królowa Zimy, sługami Zimy, natomiast Król Lisz właśnie plagą nieumarłych, siłami nieumarłych. Także taka różnica, ale generalnie sam pomysł na tego bossa. Jaki właśnie sam wygląd tronu jest dość podobny do Warcrafta. No i możemy przejść do jednostek. Pierwszą jednostką jaką omówię jest Apex Stalker. Jest to ten większy stwór przedstawiony na grafice. Opisywany jest jako najbardziej śmiercionośny górski drapieżnik. Kiedy umierają, tworzą właśnie odłamki Apex, czyli Apex Szardy, czyli tych pomniejszych przeciwników. Takie mniejsze stwory, które po prostu przypominają dość spory odłamek lodu. Apex Stalkerzy to wrogowie, poruszają, którzy poruszają się dość szybko. Mają dość solidną wytrzymałość i są odporni na magię. Kiedy właśnie umierają, no to rozpadają się i tworzą apex szardy. I wygląd tego wroga generalnie przypomina trochę krwawego gnola z Kingdom Rush Origins. Natomiast ich statystyki i umiejętności są już goła inne, także tutaj nie ma żadnego podobieństwa, natomiast sam wygląd może troszeczkę być podobny. No i omówiłem właśnie Apex Stalkera i przechodzę do Apex Sharda, czyli tego właśnie stwora przypominającego odłamek lodu. Jest on na swój sposób wyjątkowy. Dlaczego? Ponieważ nie pojawia się on tak po prostu jak inni wrogowie, natomiast... Tworzy się w następujące sposoby. Po pokonaniu Apex Stalkera, to jest właśnie pierwszy taki, e, pierwszy sposób w jaki może się pojawić Apex Shard. Może być też przywoływany przez lodową wiedźmę. I tak samo, kiedy żołnierz zostanie zabity przez lodowego żniwiarza, też zamienia się właśnie w Apex Sharda. I tak samo, gdy zostaje zabity przez samą królową zimy bo Królowa Zimy też potrafi Apex Szardy tworzyć z pokonanych wrogów. No i tak samo jak jego większy kuzyn, tak nazwijmy, mają wysoką odporność na magię i bardzo szybko się przemieszczają. Natomiast zadają dość niewielkie obrażenia i generalnie są słabszym przeciwnikiem. Kolejnym przeciwnikiem, kolejnym sługą Zimy jest Lodowa Wiedźma. Moim zdaniem dość klimatyczna jednostka, jest to po prostu potężna czarownica, potrafiąca stworzyć życie z lodu. Nie ma wroga, którego nie mogłaby zamrozić. I sama lodowa wiedźma jest trochę nawiązaniem do bohaterki z pierwszej części Kingdoma, Elory Wintersong. Lodowe wiedźmy to po prostu wiedźmy, które władają magią zimna, lodu za pomocą swoich kosturów. Ich włosy są. Trochę podobne do królowej zimy. Generalnie sam wygląd tych bohaterek też jest podobny do ich pani. Kolejną jednostką, kolejnymi magami w służbie zimy są druidzi. W ich żyłach płynie magia gór. Są w stanie zamrozić całe wioski swoją mocą. Czy mamy kolejną taką jednostkę, kolejnych takich magów, którzy potrafią właśnie władać tą magią zimy, lodu i zamrażać. Zarówno fortyfikacje obronne, jak i napotkanych wrogów. Także tak jak w taka jednostka wsparcia, bym powiedział. Następnie mamy lodowych gigantów. Co oczywiście z bezpośrednim nawiązaniem do mitologii nordyckiej, gdzie właśnie też tacy giganci występowali. I lodowi giganci, no to takie żywe machiny oblężnicze, praktycznie potężne bestie bojowe. Wystawione na surową górską pogodę. Giganci ci rozwinęli grubą skórę i brutalną siłę, aby przetrwać. Generalnie sami giganci są wzorowani na Hrimtursę, czyli jednego właśnie z olbrzymów z mitologii nordyckiej. Ich animacja śmierci natomiast jest taka sama jak u UJT, gdzie zamarzają w lodzie, po czym rozbijają się, pozostawiając dolną część ciała, nogi i kręgosłup. Także tutaj tych podobieństw no, w kingdomie było sporo, że ten wróg do tego ma podobną animację ataku, ten do tego podobną animację śmierci. No, generalnie no, jest normalne, że niektóre modele są bardzo do siebie podobne, różnią się tylko skinem, że tak powiem. Ale generalnie samo sposób poruszania się wroga i tak dalej jest bardzo podobny. Jak właśnie na przykład Apex Stalkerzy do Blood Gnoli są podobni, tak? No to tutaj na podobnej zasadzie. On stał różnicą, że JT akurat jest bossem nie jest zwykłym przeciwnikiem. No i lodowe giganci. I generalnie lodowie giganci to dość twardzi przeciwnicy, którzy są w stanie poradzić sobie z całym oddziałem wroga. Kolejnym, jeszcze bardziej wytrzymałym stworem jest śnieżny golem. Jest o tyle on ciekawym przeciwnikiem w grze, że tworzy też elementy krajobrazu. Na każdym właśnie. Poziomie krainy lodu, w różnych miejscach, takie golemy, no, dość łatwo można je zauważyć, ale powiedzmy w cudzysłowie, że są poukrywane. E, przypominają wtedy taką po prostu dużą kupę śniegu. Natomiast, generalnie, możemy za pieniądze wykupić moc, że na takiego golema spada bomba, która po prostu go jednym uderzeniem zabija, i nie będzie on potem. E, no nam trudności, nie będzie szedł do wyjścia, zostanie od razu pokonany. No ponieważ jeśli on wstanie, no to jest dość wytrzymałym przeciwnikiem i nasze wieżyczki będą musiały trochę go ostrzelać, żeby ostatecznie go pokonać. Bo generalnie oni tak w miarę postępu fal, jeden po drugim będą wstawać, będą iść do wyjścia i będą nam przeszkadzać w pokonywaniu pozostałych wrogów. I Śnieżny Golem ma właśnie najwyższe HP ze wszystkich wrogów, niebędących mini, a także zwykłymi bossami w Kingdom Rush Vengeance. Także naprawdę jest dość twardym przeciwnikiem. No i generalnie przypomina taki fragment skały, ośnieżony. Eee, także tutaj idealnie wpasowuje się w teren, który zamieszkuje. Kolejnymi przeciwnikami są Frozen Heart i Frozen Soul, czyli zamrożone serce i zamrożona dusza. Są to swego rodzaju Żywiołaki lodu w służbie królowej zimy. No i Frozen Heart to po prostu taki swego rodzaju golem dość silny, dość wytrzymały, z racji, że jego skórę tworzy lód i to taki dość zbity mocno. Natomiast Frozen Soul to po prostu duch, dusza, która była uwięziona w tym żywiołaku lodu i teraz jest wolna także taki niematerialny przeciwnik. Następną jednostką i taką elitarną siłą w służbie, właśnie królowej zimy, i moim zdaniem bardzo klimatyczną, jeśli chodzi o wygląd, jest lodowy żniwiarz. Są to starożytne duchy zimnej północy, zdolne do zepsucia dusz każdego, kogo zabiją swoimi mroźnymi rękami. Także tutaj naprawdę klimatycznie wygląda ten stwór, też jego ciało składa się z takich właśnie fragmentów lodowych, natomiast głowę stanowi Goła czaszka. Także naprawdę też dość ciekawy tutaj design zaproponowali twórcy. No i ostatnią jednostką, najsilniejszą i najbardziej elitarną, taką elitą nad elitami, właśnie w armii, w siłach królowej zimy, są Winterlordowie, Lordowie zimy. Są to duchy, które służyły królowej przez tysiąclecia, a ich moc może zneutralizować większość zadanych im obrażeń ich lodowaty dotyk z kolei powoduje korozję metalu a także uszkodzenia ciała także tutaj dość potężne jednostki i oprócz tego że są potężne same w sobie dzierżą lodowe takie mroźne miecze także tutaj taka elita swego rodzaju generałowie w armii królowej zimy także też dość jeśli chodzi o wygląd ciekawy przeciwnik no i Najpotężniejsza, właśnie tak jak już mówiłem, jednostka Królowej Zimy. Jak widzimy, Armia Królowej Zimy przedstawia się dość imponująco. Są to naprawdę potężne stworzenia, i nie ma się co dziwić, że stanowiły one wyzwanie właśnie dla armii weznana. Że etap ten jest etapem elitarnym i sam Czarnoksiężnik obawiał się trochę Królowej Zimy. I że Królowa Zimy też w dawnych czasach, na długo przed wydarzeniami, właśnie z Kingdoma, z głównej tej. Osi czasowej, zanim królowa zimy została uwięziona, no to że stanowiła takie zagrożenie i że wiele osób się po prostu bało królowej zimy, ale że też ta królowa była na tyle potężna, że miała swoich kultystów. Mam tutaj na myśli właśnie to, co omawiałem w odcinku poświęconym jej postaci, czyli to, że wieża, za pomocą której została uwięziona, no to właśnie została zniszczona przez jakieś osoby, prawdopodobnie właśnie oddanych kultystów. Którzy chcieli tej wiecznej zimy, którzy chcieli tej wiecznej zmarzliny i po prostu uważali królową zimy za swego rodzaju bóstwo, oddawali jej cześć. No i właśnie królowa zimy dzięki takim stworom mogła przejąć władzę nad światem wtedy spokojnie, ale została w porę właśnie powstrzymana. Jeśli chodzi o stwory zimy, no to wszystko co mam do powiedzenia na ich temat, są to dość na pewno klimatyczne stworzenia. I mają bardzo fajny design. No, bardzo mi się podobają, generalnie, ci przeciwnicy, jeśli chodzi o wygląd, bo jeśli chodzi o samą rozgrywkę, no to niektórzy z nich e, potrafią być irytujący. No i w kolejnym odcinku słyszymy się niebawem, tam omówię Żigou, czyli Jetiego, który służył Weznanowi, który był mu bezwzględnie oddany. Tak po prostu według umowy było, bo padła propozycja w komentarzach, bym, z racji, że po prostu u nas. W realnym świecie jest zima, to, żebym omówił te wszystkie stworzenia i postaci związane właśnie z mrozem, śniegiem, zimą itd, tak i tak dalej. I z racji, że wykorzystuję po prostu propozycję, która wpadła w komentarzu, no to nie będę omawiał na razie żadnej ankiety w tym i w kolejnym odcinku. Natomiast jeśli o to chodzi, no to też na karcie społeczności pojawi się ankieta, która będzie dotyczyła tego, co będzie za dwa odcinki właśnie. I tam na razie, jak widziałem, prowadzi isfet. Spodziewałem się, że tak będzie i prowadzi dość znacząco na drugim miejscu siły Hammerholdu, także to też było do przewidzenia. No ale to są tematy, które będą właśnie za dwa odcinki, mniej więcej, tak? Natomiast teraz nie będę omawiał żadnej ankiety, bo wszystkie propozycje, które realizuję są z ankiety poprzedniej. No co, także w tym odcinku to było na tyle. Słyszymy się w kolejnym. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!